Pierwsze informacje o zaginionej Paulinie Fogel pojawiły się w telewizji śniadaniowej. Zbyt mocno opalona w solarium prezenterka z przejętą miną zwracała się do widzów o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewczyny. Kolejne anonsy pojawiały się regularnie w całodobowej TVN24 co godzina. Julia z podkrążonymi, z niewyspania oczami siedziała przy kuchennym stole, zerkając w mały, przenośny radziecki telewizor, który jakimś cudem przetrwał jej dzieciństwo, studia i teraz równie dobrze sprawował się w kuchni jej służbowego mieszkania. Lekko zniekształcał obraz, jednak o oddaniu go na złą matka Julii nie chciała słyszeć. Z tostera wyskoczyły za bardzo przypieczone grzanki. Mimo zaklinania ich wzrokiem nie chciały podejść same do stołu i ułożyć się na talerzu. W przedpokoju zazgrzytał klucz w zamku. Emilia postawiła na kuchennym stole siatkę z kupionymi na bazarze warzywami, strząsnęła do zlewu krople deszczu z foliowej chustki na głowę i rozłożyła ją na parapecie do wyschnięcia. Znowu gadałaś z kimś w nocy, wszystko słyszałam przez ścianę. Ta praca cię zabije, nie masz czasu na nic, na dom, na dziecko, nawet na sen. Zobaczysz, że to się źle skończy. Ach, ten twój poranny optymizm. Julia wychyliła się z krzesła z nadzieją na buziaka od matki. Podasz mi grzanki? Wzrok konającego łabędzia zawsze działał cuda. Michalina miała mały dylemat, chciałam ją ratować przed utratą honoru i reszty rozsądku. I co, udało się? Julia przełknęła kę z tostu i oblizała usta z dżemem. Rozsądek nie miał szans z buzującymi hormonami. Da sobie radę. Emilia zalała wrzątkiem rozpuszczalną kawę i sięgnęła po herbatnika. Ty, to co innego. U ciebie problem goni problem. Jak nie z Sylwią, to z pracą. Jak nie z pracą, to z mężem. Byłym, mamo, byłym. Julia sierobnęła sok pomarańczowy. Żadnych więcej mężów w swoim życiu mieć nie będę. A jak mi takie szaleństwo przyjdzie do głowy, to proszę cię o jedno. Powieś nad moim łóżkiem zdjęcie Daniela w rozmiarze metr na metr. Może być otoczone wianuszkiem z czosnku. Julia przełączyła kanał. Znów mignęło zdjęcie Pauli. To jej szukasz? Matka sięgnęła po okulary i przybliżyła twarz do telewizora. Tak, zaginęła bez śladu. Emilia zmarszczyła czoło. Podobną dziewczynę widziałam 2 dni temu, wieczorem, zaraz po wyjściu z kościoła. Grzanka utkwiła Julii w gardle. Z trudem przełknęła ostry kęs. Zaraz, zaraz, o czym ty mówisz? Wiesz przecież, na czym polegają nabożeństwa czerwcowe. Najpierw odbywają się modlitwy, a potem adoracja Najświętszego Sakramentu. Mamo! Julia złapała Emilię za rękę i potrząsnęła nią, jakby w ten sposób chciała zmusić mózg matki do współpracy. Gdzie widziałaś tę dziewczynę ze zdjęcia? Jesteś pewna, że to była ona? Bądź tak miła i nie wykręcaj mi ręki. Przyda mi się do robienia obiadu. Tak, jestem niemal pewna. Była z kimś. Z młodym mężczyzną. Stali pod tym ogromnym kasztanowcem przy wejściu do parku. Chwilę rozmawiali, potem on pociągnął ją głębiej w alejkę. Straciłam ich z oczu. A ten mężczyzna? Spamiętałaś jakiś szczegół? Nie widziałam dokładnie twarzy, byłam bez okularów, ale ten chłopak dziwny był jakiś, jakby nie swój. Rozglądał się na boki, stali zbyt daleko, żeby mogła usłyszeć, o czym rozmawiają. Przyjmę cię chyba na pół etatu do siebie do pracy. Julia pocałowała matkę w pomarszczone policzek i wpakowała sobie do ust resztę tostu. Za kwadrans muszę być na komisariacie. Jakbyś coś sobie jeszcze przypomniała, wiesz, gdzie mnie szukać. Michalina siedziała odwrócona plecami do drzwi i wpatrywała się w monitor komputera. Na odgłos zamykanych drzwi wygasiła ekran i odwróciła się w kierunku wchodzącej do pokoju Julii. Czuję, że zaczynam życie od nowa. Przeciągnęła się i wydała lubieżny pomruk. Z tego wszystkiego nie zmrużyłam oka aż do świtu. Jakże mogłoby być inaczej? Krawiec podeszła do szafy, wyjęła gruby plik dokumentów i razem z poranną gazetą położyła na biurku. Wróciła do kubka torebkę z herbatą i zalała wrzątkiem. Nie ma to jak odgrzany na szybko romans, aby tylko cię nie poparzył. Rozłożyła na stole gazetę i zaczęła przerzucać kolejne strony. Na przedostatniej znalazła to, czego szukała. Z szerokiej na pół strony kolumny spoglądała na nią spokojna twarz Pauliny. Wydawca postarał się, aby ogromny nagłówek rzucał się w oczy. Przeglądałaś pracę? Telewizja też zgodziła się współpracować. O Pauli jest już głośno w całym kraju. Myślisz, że to pomoże? Michalina podjechała na krześle do biurka. Zazwyczaj pomaga. Moja matka jako pierwsza zameldowała mi, że widziała Paulinę całą i zdrową 2 dni temu. Wierzysz jej? Sama nie wiem. Bardzo chciałabym jej uwierzyć. Jednak w drodze do pracy przypomniałam sobie, że niedawno widziała na naszej głównej ulicy jakiegoś fantastycznego aktora z jej ukochanej telenoweli. Jak się potem okazało, facet pracował w kisku ruchu i szedł właśnie otwierać budkę z gazetami. Śmiech Michaliny zabrzmiał jak gulgotanie indora. Julia złapała się na tym, że szuka w jej twarzy oznak nieprzespanej nocy. Spodziewała się podkrążonych oczu bladych od niewyspania policzków. Nic z tego. Nocna przeprowadzka nie zaszkodziła jej ani trochę. Bodnar była w świetnej formie. Nie dość, że miała zaróżowioną jak u niemowlaka cerę, to i źrenice znów błyszczały, jakby dopiero co wróciła ze spa. Nie ma to jak młodość, pomyślała Julia i poczuła lekką zazdrość.
Gdy ona miała 25 lat, mogła imprezować nieprzerwanie kilka dni z rzędu. Wystarczyły 2 godziny snu, aby zrzucić zmęczenie z powiek. Kilka dodatkowych lat na karku i przerwany w środku nocny sen potrafił dać w kość. Przejrzyj te akta, wskazała brodą sterty papierów i podniosła się z fotela. Ja wybiorę się na małą przejażdżkę. Chwyciła mapę Warszawy i stanęła w drzwiach. Może dowiem się czegoś więcej o naszych zaginionych dziewczynach. Zrobi mały rekonesans wśród ich znajomych ze stolicy. Powinni być bardziej rozmowni niż najbliższa rodzina, która zaciska zęby, żeby przypadkiem nie puścić pary z ust. Ta cała sprawa śmierdzi mi z daleka. Przebiegła do auta, chowając przed deszczem głowę pod skórzaną torbą. Pomachała stojącej w oknie Michalinie i włączyła silnik. Wycieraczki na przedniej szybie rozmazały nagromadzony w zakamarkach kurz. Bruno wysiadł na dworcu centralnym i rozejrzał się po peronie. Tłumy pasażerów przewalały się w tę i z powrotem. Te same od lat budy z gazetami i papierosami okupowali ci sami ludzie. Ich twarze znał na pamięć. Starzy kieszonkowcy i ich nowy narywek. Wyciągali szyję zza szyb barów szybkiej obsługi, próbując namierzyć kolejnego frajera z portfelem wciśniętym w tylną kieszeń spodni. Sztafeta spojrzeń biegła, począwszy od starszych wyłapawaczy okazji poprzez ukrywających głowy pod bejsbolówkami łysielców, a skończywszy na uzbrojonych szybkie nogi i wygodne adidasy smarkaczy, którzy szkolili się na żywym organizmie, czyli na beztroskich podróżnych. Turyści zaaferowani zmieniającym się nagle rozkładem jazdy lub choćby tylko numerem peronu wlepiali oczy w migające elektroniczne tablice ogłoszeń, wystawiając na łatwy łup swe portfele z kartami kredytowymi i ciułanymi na podróż pieniędzmi. Bruno wychylił piwo z puszki i opierając się o betonowy filar, wystukał w komórce znajomy numer. Po niespełna 20 minutach od strony Pałacu Kultury podjechało czarne BMW z nadżartymi przez rdzeń zderzakami. Wskoczył na przednie siedzenie i wyciągnął kartkę z adresem. Jechali powoli, zerkając na patrol policji stojący przy Emilii Plater. Minęli radiowóz i potoczyli się dalej. Dziewczyna prowadząca auto posłała mu frywolne spojrzenie spod wytuszowanych na fioletowo rzęs. Dawno tu nie zaglądałeś, tęskniłam się za tobą. Dostrzegł na jej szyi wytatuowanego na czarno kolibra. Poczuł, jak mu rośnie ciśnienie. Zawsze była chętna, a on od dawna nie miał kobiety. Chcesz jechać tam prosto, czy może? Uśmiechnęła się znacząco. Mam coś do załatwienia, ale... Jeszcze raz spojrzał na poruszający się wraz z szyją tatuaż. To może chwilę poczekać. Przyciągnął głowę dziewczyny i włożył jej język do ust. Zakręcili na rondzie i wymijając setki aut, zawrócili pod przeszklone centrum handlowe. Wbiegli do korytarza prowadzącego do kabin z toaletami. Kilka z nich było pustych. Wybrali ostatnią, nie bacząc na oburzone spojrzenia mijanych kobiet. Zasunęli za sobą niewielki skobel. — Dobrze ci było? Sońka wsunęła wskazujący palec pod brodę skującym jak igły zarostem. Stali pod centrum handlowym, opierając się o mur oddzielający przystanek autobusowy od dworcowego parkingu. Bruno uśmiechnął się prawym kącikiem ust. — Wiesz, że tak. W pewne miejsca powinienem zaglądać dużo częściej. Klepnął ją otwartą dłonią w poślady. — Ale teraz muszę już spadać. No dalej, zbieraj się. Miałam nadzieję na więcej. Sońka wydała warki, zatrzepotała rzęsami. Ile razy wpadasz do Warszawy, odwalasz ze mną szybki numerek i znikasz. Bruno odchrząknął i splunął na ziemię. Rozgniótł plfocinę czubkiem buta. Ślubu ci nie obiecywałem. Ślina rozmazała się, po czym wtopiła w płynące po chodniku resztki ulewy. Jeżeli chcesz mnie naciągnąć na romantyczne randki przy świecach, to trafiłaś pod zły adres. Wiesz, że nie o to mi chodzi. Zniżyła głos i dotknęła ukradkiem jego dłoni. Chciałabym, aby to, co nas łączy, było prawdziwe. To, co nas łączy? Parsknął i zrzucił z odrazu jej rękę. Nie wiem, co ci chodzi po tej ślicznej główce, ale chyba twoja wyobraźnia posuwa się za daleko. Dziewczyna skuliła ramiona. Patrzyła bezradnie, jak Bruno dopina skórzaną kurtkę pod szyją. Zrobił swoje i za chwilę znów zniknie na długie tygodnie, aż do następnego razu. Przypomnij sobie o niej, gdy będzie w potrzebie, albo gdy przyjdzie mu ochota na dwuminutowy seks. Nic dla ciebie nie znaczy, prawda? Zapytała cicho. Nie zaczynaj. Irytacja w jego głosie przybierała na sile. Męża sobie ze mnie nie zrobisz, ale pasuje ci taki układ, albo... Albo co? Potraktujesz mnie tak samo jak swoją poprzednią dziewczynę, Betty? Dziób wytatuowanego kolibra zaczął miarowo uderzać w rozszerzoną tętnicę. Wiem dobrze, jak ją załatwiłeś. Ręka Brunonna powędrowała w stronę kolibra i zacisnęła się pod brodą dziewczyny. Gówno wiesz i dobrze ci radzę, trzymaj język za zębami. Poluzował ucisk i pchnął ją do tyłu. Zachwiała się, oparła plecami o betonową ścianę. Nie odwracając się, przebiegł przez pasy i wskoczył do odjeżdżającego autobusu. Patrzyła, jak siada przy oknie i z uśmiechem na twarzy wyciąga komórkę. Odprowadzała wzrokiem jego czarną kurtkę, która po chwili zniknęła wraz z autobusem za budynkiem dworca. Sięgnęła do kieszeni spodni, darmo szukając w niej chusteczki do nosa.
Zamiast niej wyciągnęła podniecione skrawek papieru z adresem, pod który miała zawieźć Brunona, zaraz po chwili uniesienia, którą przeżyli w ekspresowym tempie w toalecie centrum handlowego. Dobrze znaną trasę prowadzącą na Uniwersytet Warszawski Julia pokonywała z prawdziwą przyjemnością. Zaparkowała na tyłach budynku i lawirując między spływającymi po chodniku strugami wody, rozpoczęła wspinaczkę w stronę uczelni. Studenci, którzy szczęśliwie zakończyli rok akademicki, spacerowali dwójkami lub w większych grupkach, rzucając z siebie salwy śmiechu i komentując wydarzenia z letniej sesji. Przypuściła w wąskim przejściu kilka dziewczyn, które wyciągały z toreb swoje indeksy i z ulgą całowały wpisy potwierdzające końcowe zaliczenia. Zazdrościła im tej niczym nieograniczonej wolności, bez troski przemieszanej z planami wakacyjnymi, snutnymi na gorąco pod wpływem nagłych emocji. Obejrzała się jeszcze raz za podrygującymi studentkami, po czym stanęła przed bramą uniwersytetu. Minęła gmach dawnej biblioteki i skierowała kroki prosto do części, w której znajdowała się administracja. Rozejrzała się po przestronnym holu i stanęła przed świeżo pomalowanymi drzwiami. Nacisnęła klamkę, drzwi z tabliczką Biuro Spraw Studenckich. Nie ustępowały. Ponownie szarpnęła za klamkę. Tam już dziś nikogo nie ma. Usłyszała głos z prawej strony korytarza. Na podłodze pod oknem siedział chłopak z włosami, które niczym sprężyny podskakiwały przy każdym ruchu głowy. Połowę twarzy zakrywał rudawy zarost i tylko dzięki śnieżnobiałym zębom można się było zorientować, gdzie chłopak ma usta. Trzeba przyjść jutro, z samego rana. Jest przecież dopiero kilka minut po 12:00. Julia dla pewności spojrzała na zegarek. Nie bądź naiwna, tłumaczę, że dziś już nic nie załatwisz. Ostatnie egzaminy właśnie się zakończyły, więc sekretarka po cichaczu zamknęła biznes. Jeszcze jutro rano mają być poprawki, wtedy jest szansa, że ją złapiesz. Chłopak przeciągnął się, aż zatrzeszczały mu kości pod flanelową, kraciastą koszulą, po czym ułożył się wygodniej na posadce. A ty co? Przyjrzał się z zaciekawieniem Julii, podpierając głowę na przedramieniu. Masz jakieś ogony z egzaminów i pewnie szukasz ratunku? Kto cię usadził? Julia z rozbawieniem patrzyła na chłopaka, próbując zgadnąć, czy robi sobie z niej żarty, czy jednak uważa ją za przeterminowaną studentkę. Wolała tę drugą opcję. Rzuciła na parkiet torbę i przykucnęła pod kaloryferem obok chłopaka. Szukam pewnej dziewczyny. Wyszła z domu, ślad po niej zaginął. Julia zarejestrowała w oczach wyradacza prawidłową reakcję. Studiuję tu ukrainistykę. Pomożesz mi, jeśli powiesz, gdzie mogę znaleźć jej znajomych? Ukrainistykę? Podrapał się po gęstwinie leoków, ściągnął je do tyłu i związał gumką do włosów. To nie tu. Wydział lingwistyki mieści się przy Szturmowej. Tam ci powiedzą dokładnie. A ty co? Powtórzył. Glina? Masz coś przeciwko glinom? Odpowiedziała pytanie na pytanie, podnosząc się z podłogi. Osobiście nie. Rzucił w jej stronę kokieteryjny uśmiech. Nawet dałbym się przesłuchać w jakiejś słusznej sprawie, a może i wręcz przeszukać. Zaryzykował. Pobłażliwe spojrzenie Julii sprowadziło go na ziemię. Przynajmniej próbowałem. Krzyknął za nią, kiedy kołysząc prowokujący biodrami oddalała się w kierunku wyjścia. Jeszcze krew we mnie nie zastygła, jeszcze nie jest ze mną, tak źle pomyślała. Uśmiechnęła się do swego odbicia w błyszczącej szybie budynku. Spojrzała w niebo. Kilka pojedynczych kropli spadło jej na twarz. Wskoczyła do nadjeżdżającego autobusu, nie chcąc stracić ani minuty z szybko upływającego czasu. Patrzyła przez okno na krakowskie przedmieście i na przeciskających się między sobą przechodniów, którzy potrącali się rozłożonymi parasolami. Co chwilę ktoś odwracał się i albo przesyłał potrąconemu przepraszający uśmiech, albo złorzeczył, wykrzykując coś i machając nerwowo rękami. Jeszcze moment i będzie przy Fiacie. Wysiadła z autobusu i poczuła lekkie wibrowanie w torbie. Jak ci idzie? Michalina odczuwała silną potrzebę śledzenia spraw na bieżąco. Dowiedziałaś się czegoś? Julia przebiegła ulicę i o mały woz nie została potrącona przez rozpędzoną taksówkę. Krążę między budynkami. Krzyknęła do telefonu. Czuję, że odnalezienie znajomych Laury nie będzie takie proste, jak na to liczyłam. Ja natomiast mam dla ciebie nowinę. Bodnar zawiesiła głos dla lepszego efektu. Wrócił ci rozum i zrezygnowałaś z miłosnych przygód? O, odpuść już, dobrze. Usłyszała w głosie Michalinę zniecierpliwienie. Ja nie o tym. Przed chwilą wpadł tu zasępa. Ma nowy ślad w sprawie. Przyszły wyniki badań z laboratorium? Niezupełnie. Michalina wydawała się bardzo podekscytowana. Zasępa wysilił się i wykonał kawał dobrej roboty. Po kodzie kreskowym na pudełku, w którym był ptak, dotarł do producenta, a potem do sklepu, gdzie je sprzedano. Nie pytaj mnie, jak to zrobił. Ważne, że mamy punkt zaczepienia. Dobry, poczciwy zasępa. Na niego zawsze można liczyć. Zawsze to coś. Oczy Julii powędrowały za przejeżdżającym autobusem zapchanym po brzegi hałaśliwą młodzieżą. Weź od niego adres i zasuwaj do tego sklepu. Przypytaj sprzedawcę, czy kojarzy osobę, której w ostatnim czasie sprzedawał takie pudełko. Niech sprawdzi w bazie komputerowej, czy ten ktoś nie płacił przypadkiem kartą kredytową. Muszę kończyć, czeka mnie podróż na drugi koniec miasta.
Budynek uczelni przy Szturmowej wyglądał jak pięciopiętrowe szklane akwarium z setką powciskanych w nie okien. Zaparkowała na wąskim podjeździe i wbiegła do gmachu. Skierowała się wprost do grupki dziewczyn stojących pod tablicą ogłoszeniową. Na odgłos jej kroków przerwały rozmowę i odwróciły głowy. Nie wyjmując tym razem legitymacji, wyjaśniła w kilku słowach cel wizyty. Zachodzi podejrzenie, że ktoś chce skrzywdzić Laurę, podsumowała. Muszę dotrzeć do osób, które były z nią najbliżej. To już prawie nikogo nie ma. Stojąca z tyłu dziewczyna z dziesiątkami kolczyków w uszach zdjęła z ramienia torbę i wyciągnąwszy z niej notes, napisała nazwę ulicy. Wydarła kartkę i podała Julii. To adres akademika, w którym prawdopodobnie mieszka Laura. Ludzie z jej roku w większości zamieszkują dziewiąte piętro, ale numeru pokoju nie znam. Trzeba spytać w recepcji. Julia wybiegła z kartką w ręku. Odnalezienie Laury było jak szukanie igły w stogu siana. Teraz pozostaje modlić się o to, żeby sublokatorka dziewczyny nadal była w Warszawie. Odpaliła silnik i ruszyła z powrotem do centrum. Wieżowiec, w którym mieścił się akademik, był wbity między inne budynki i niewielkie drzewa posadzone przy wąskich chodnikach. Wyglądał jak Gulliver w świecie karłów. Szare, brudne gmaszysko odstraszało niemalowanym od lat odłażającym tynkiem. Z niewielkich okien wystawały miniaturowe metalowe suszarki. Latem poobieszane były suszącymi się ubraniami, zimą zaś wisiały na nich reklamówki z jedzeniem. Odkąd akademiki opustoszały, puste foliowe worki powiewały na wietrze. Recepcja prezentowała się dużo lepiej niż fasada budynku. Podłoga wyłożona była beżowymi śliskimi kaflami, na których pewnie można byłoby jeździć na łyżwach. Elektroniczny zegar na ścianie wyświetlał 10:10, mimo że było już dobrze po południu. Pod ścianą stał mały stolik kawowy ze szklanym blatem i dosunięte do niego dwa niskie fotele. W recepcji zza jasnobrązowego kontuaru wychyliła się głowa około 60-letniej kobiety z białą opaską na wiśnionych włosach. Obcy wchodzący przez główne drzwi nie zdawali sobie sprawy, że odkąd stanęli na gruncie zarządzanym przez Big Eye, jak nazywali ją studenci, byli poddawani procesowi mało dyskretnej, jednak skutecznej ilustracji. Do kogo? Od strony kontuaru dobiegł Julię skrzyczący głos. Obróciła się w jego kierunku i widząc wystającą z nadlady białą opaskę, podeszła bliżej. Mam nadzieję, że będzie mi pani w stanie pomóc. Julia doskonale znała zasady rządzące domami studenckimi. Recepcjonistki panowały niepodzielnie w swoim królestwie, nie dając szans mieszkańcom ani ich gościom na zbytnią swobodę. Zwłaszcza waletowanie karane było dożywotnim pozbawieniem łask bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Big Eye siedziała w całkowitym bezruchu, jedynie poruszające się gałki oczne wskazywały na to, że organizm nadal funkcjonuje. Potrwała się w Julię niczym krążący sęp w swoją nieświadomą niczego ofiarę. Ja nie udzielam pomocy. Do ruchu oczu dołączył ruch ust. Mogę jedynie udzielić informacji, o ile uznam to za stosowne. Mieszka tu studentka, Laura Meyer. Julia podsunęła kolorową fotografię pod nos recepcjonistki. Rozpoznaje ją pani? Kobieta wzruszyła ramionami. Oparcie krzesła zatrzeszczało pod ciężarem opadających na nie pleców. Może i rozpoznaje. Zakręciła palcami młynka, oczekując na ciąg dalszy. Pani z rodziny? Nie, z policji. Julia, chcąc nie chcąc, wyciągnęła legitymację. Muszę porozmawiać z jej sublokatorką. Laura coś przeskrobała? Kobieta pokiwała głową, dając wyraz niezadowolenia. Młodzieży teraz nie sposób pilnować, tylko im głustwa w głowie. Musi być źle, skoro nawet takich dziewczyn szuka policja. Dobrze zna pani Laurę? Julia oparła się łokciami o blady i przyjrzała się stanowisku Big Eye. W okolicach kolan kobiety na małej półce przewalały się niedokończone krzyżówki i pudełka z tanią herbatą w okrągłych torebkach. Niedokładnie zasłaniały prześwitującą reklamówkę ze schowanymi papierosami przemyconymi zza wschodniej granicy i przeznaczonymi do dalszej dystrybucji. Tuż przy regaliku z szafkami na klucze stał na stołku czajnik, prezent od wdzięcznych mieszkańców akademika. Może i znam. Kobieta wyciągnęła rękę po czajnik i potrząsnęła urządzenie, sprawdzając, czy chlupoczy w nim woda. Test wypadł pozytywnie, wcisnęła czerwony guzik. Julia spojrzała na zegarek. W takim tempie nie załatwi niczego, a ostatni student zdąży spakować się i wyjechać na koniec świata. Być może w tej chwili współlokatorka Laury zjeżdża windą i za chwilę będzie po balu. W którym pokoju mieszka Laura? Julia nadal starała się być uprzejma, jednak przychodziło jej to z coraz większą trudnością. Big Eye zalała wrzątkiem leżącą w szklance papierową torebkę. Następnie przechyliła słoik z cukrem, odmierzyła odpowiednią porcję i wsypała do parującej herbaty. Niezdarnie zaczęła rozglądać się za łyżeczką, przesuwając pod blatem zalegające tony nieaktualnych już gazet. Coś metalowego zawrzęczało, spadając na podłogę. Kobieta w ślimaczym tempie odsunęła się z krzesłem do tyłu i zgięta w pół rozpoczęła przegląd linoleum. Julia sięgnęła po leżący na blacie długopis, wsadziła go do szklanki i zaczęła mieszać herbatę. Big Eye przekręciła się na swoim trzeszczącym fotelu, wbijając oburzony wzrok w rękę Julii. Opieszałość tej kobiety zaczynała Julię mierzić. Numer pokoju.
powiedziała, przeciągając głoski. W przeciwnym razie zrobię tu prawdziwy kipisz. Wskazałam okrym długopisem reklamówkę z papierosami bez akcyzy. Widok sapiącej z furii Big Eye sprawił jej prawdziwą przyjemność. Pojechała windą na 9. piętro. Odmalowany na kanarkowy kolor korytarz wydawał się nie mieć końca. Każde dwa pokoje łączyła łazienka, w której drzwiach umieszczona była mała wąska szybka, uchylona na zewnątrz, dając ujście nagromadzonej parze. Minęła niewielki aneks służący na pralnię, następnie całkiem sporych rozmiarów kuchnię. Na półkach piętrzyły się piramidy garnków. Każdy z nich był inny. Nie widziało się tu eleganckich kompletów, młodzież przywoziła z domów najgorsze starocie. Akademik chłonął wszystkie garnkowe i patelniane odpady, o ile tylko nie były przeżarte rdzą lub przypalone. Pokój 916 był ostatni w rzędzie po prawej stronie korytarza. Julia stanęła przed szarymi drzwiami z utwardzonej nowoczesnej płyty. Zastukała trzykrotnie i przyłożyła ucho, nasłuchując, czy ktoś porusza się wewnątrz. Odpowiedziała jej cisza. Tego się właśnie obawiała. Za późno. Jeszcze raz wyciągnęła rękę i pięścią uderzyła w drzwi. Zrezygnowana oparła się o ścianę. Dwa piętra niżej jacyś ludzie targali torby, wyprowadzając się po zakończonym roku akademickim. Echo i rozmów wniosło się po klatce schodowej. Minuty biegły bez litości. Budynek pustoszał. Coraz rzadziej słyszały się odgłosy zamykanych drzwi i ruch jeżdżącej tam i z powrotem windy. Palce ją spędziały, aby znów zrobić to, co tak bardzo lubiła. Albo wróci na komisariat z podkulonym ogonem i bez żadnych informacji. Albo... Ręka powędrowała do poprzecznie wszytych kieszeni torby. Wyczuła kształt szpikulców. Za każdym razem, gdy wrzucała je do torby, przekonywała samą siebie, że i tak z nich nie skorzysta, że traktuje je jako amulet, tak jak robią to ludzie noszący zawieszki w kształcie słoni. Dla Julii amuletem był komplet wytrychów starannie przecieranych co drugi dzień flanelową szmatką. Na samą myśl o sforsowaniu drzwi do pokoju Laury poczuła przyjemny dreszcz na karku. W środku nadal musiały być jej rzeczy. Odczekała jeszcze kilka minut, upewniając się, że nikt nie kręci się na schodach i sięgnęła po wytrych. Wsunęła ostrą krawędź w szczelinę zamka. Nie, nie da rady. Nie w tym miejscu. Wycofać się czy brnąć dalej? Nacisnęła klamkę. Z korytarza dobiegł ją warkot windy. Ciche dzwonienie zapowiedziało przybycie dźwigu na 9. piętro. Gwałtownym ruchem szarpnęła drzwiami, zamykając je ponownie. Znów stała na koksowej wycieraczce z niewinną miną. Udając, że czegoś szuka w torbie, wrzuciła wytrychy do środka. Pani do mnie? Od windy szła w jej kierunku krępa dziewczyna. Ciągnęła za sobą walizkę. Z parę kroków przystawała i zasłaniała usta podczas dławiącego ją kaszlu. Musiałam pożyczyć od koleżanki. Moja całkiem się rozpadła. Wolałabym, żeby miała kółka, ale trudno. Wyjaśniła, pokazując w uśmiechu rządy równych białych zębów. Julia od razu pomyślała o aparacie ortodontycznym dla Sylwii, na którego zamówienie ciągle nie miała czasu. Jestem z policji. Szukam kogoś, z kim mogłabym porozmawiać o Laurze Majcher. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Powiedziała, obserwując, jak dziewczyna przeszukuje wolną ręką kieszenie spodni i próbuje znaleźć klucz od pokoju. Już miała zaoferować swoją pomoc w forsowaniu zamka, jednak w ostatniej chwili zrezygnowała. Na dźwięki imienia koleżanki twarz dziewczyny znieruchomiała. Upuściła walizkę na betonową podłogę. Po korytarzu rozniosło się echo. Zawtórowało mu harczanie wydobywające się spod dziewczyny. Zasłoniła usta dłonią i przyłknęła ślinę. Mam na imię Maria. Mieszkam z Laurą od pierwszego roku. To dobra współlokatorka i wspaniała przyjaciółka. Proszę wejść do środka. Zaparzę dla nas kawy z miętowym syropem. Dostałam go od Laury jakiś czas temu. Przekręciła klucz w zamku. Ręce jej drżały, kiedy próbowała go wyjąć z zacinającego się zatrzasku. Powiedziała pani zaginięcie? Wiedziałam, że ten dzień w końcu nadejdzie. Stwierdziła, walcząc z kluczem i gromadzącymi się w oczach łzami. Nie przypuszczałam jednak, że tak szybko. Michalina po raz kolejny zerknęła na adres napisany przez zastępę. Zwykle omijała rząd małych sklepików pod arkadami ciągnącymi się przy miejskim rynku, nie zaglądając nawet w wystawy. Na plastikowych manekinach, a właściwie samych ich tułowiach wisiały tandetne bluzki, które właściciele butików reklamowali jako najnowszy hit sezonu. Nigdy nie przepadała za byle jakością, ani w ciuchach, ani w życiu. Zwłaszcza teraz, kiedy zaczynała rozumieć, że wszystko to, co oblepione brokatem, spełnia swą funkcję tylko od pierwszego prania. Sklepik z szyldem markowe artykuły papiernicze i biurowe paradoksalnie przyciągał wzrok nienachalną witryną. Oparte o ściany stały rzędem segregatory, a przed nimi metalowe kubeczki z ułożonymi w wachlarz ołówkami. Zagraniczne pióra i drogie długopisy połyskiwały w przezroczystych firmowych etui. Wzrok Michaliny padł jednak na pudełka, w które pakuje się prezenty i przywiązuje wstążkami o wielu wzorach. Cieszyły oczy obdarowanego nie mniej niż sama zawartość.
Za ladą pochylony nad kolorowym tygodnikiem siedział starszy mężczyzna. Mimo duchoty, jaka panowała po deszczu, jego nienagannie wyprasowana koszula dopięła była na ostatni guzik. Ozdabiała ją fantazyjna mucha w kolorze wina. Michalina odruchowo poprawiła jeże na głowie, po czym z dumą błysnęła swoją świeżutką policyjną legitymacją. Nauczyła się tego od Julii i nie umieszkała wykorzystywać tę sztuczkę przy każdej nadarzającej się okazji. Ponieważ karton otrzymany od Karola nadal przebywał w laboratorium, nie pozostawało jej nic innego niż położenie na blacie zdjęcia z polaroidu. Sprzedawca odsunął gazetę i odłożył ją pod blat stołu. — Czy rozpoznaje pan to pudełko? Michalina nie bardzo wiedziała, jak zacząć rozmowę. — Podobno można takie u pana dostać. Mężczyźnie wystarczył jeden rzut oka należący przed jego nosem zdjęcie. Więcej czasu zajęło mu przyglądanie się fryzurze dziewczyny. — To seria limitowana. Sprowadzamy takie pudełka ze stolicy w niewielkich ilościach. Owszem, sprzedają się, ale zazwyczaj tylko w okresie świąt i komunii. Mało kogo stać, aby płacić za takie cacka. Starszy pan przygładził swoje całkiem już białe włosy. Widzi pani, ludzie wolą kupić tani papier i samemu opakować prezent. Michalina pokiwała ze zrozumieniem głową. Położyła palec na zdjęciu i postukała w nie paznokciem. Czy w związku z tym, że taki towar schodzi rzadko, jest pan w stanie przypomnieć sobie, kto i kiedy ostatnio nabył takie pudełko? Sprzedawca uniósł brwi i przeniósł wzrok z twarzy Michaliny z powrotem na odbitkę z polaroidu. Nie jestem pewien. Proszę się zastanowić. To bardzo ważne. Ostatnią partię pudełek, w tym takich jak to na zdjęciu, dostaliśmy zaraz na początku czerwca. Nikt się nimi nie interesował, wie pani. Było już po komuniach. Dokończyła Bodnar. Tak, więc najprawdopodobniej zakupu dokonano w ciągu ostatnich 2 tygodni. Tak, ma pani rację. Mężczyzna pogładził się po starannie ogolonej brodzie. Teraz coś sobie przypominam. Niech no tylko zajrzę do swojego zeszytu. Na szklanym blacie położył brulion, w którym każda strona podzielona była na kilka równych części, skrzętnie zapisany granatowym tuszem. Były to ponumerowane kolumny z datami, obok których podano nazwy sprzedanych artykułów. — Nie trzyma pan danych w komputerze? — zdziwiła się Michalina. — Mamy XXI wiek, to zobowiązuje. Mężczyzna, nie odrywając oczu od rubryk, pokręcił głową. — Komputery są dla was, młodych. Ja jestem ze starego rozdania. Co na papierze, to bardziej pewne niż te wszystkie programy, których nikt z mojego pokolenia nie rozumie. Przewrócił kilka kartek do przodu, potem z powrotem do tyłu. — Tu coś mam. Przyłożył palec do ostatniej linii na stronie. Jedno pudełko za 22,50, drugie tak samo. Kupiono je 1,5 tygodnia temu, w piątek. Jest pan pewien, że zakupiono 2 pudełka? Michalina czuła, jak napływa jej krew do policzków. Starszy pan potwierdził i pokazał wpis w zeszycie. Jak zapłacono? Kartą kredytową? Michalina z nadzieją nachyliła się nad zeszytem, szukając dodatkowych wskazówek. Kupujący zapłacił gotówką. Mężczyzna zamknął zeszyt i wsunął go z powrotem pod szklany blat. Szlak by to trafił. Michalina z wściekłością odeszła od lady i zaczęła kręcić się po sklepie. Chodzenie w tym i z powrotem zawsze pomagało jej w zebraniu myśli. 2 pudełka. Jedno leży w laboratorium. Gdzieś zatem musi znajdować się drugie. Zapłacono gotówką, co oznacza, że o znalezieniu tego, kto je kupił, można zapomnieć. Ten ktoś nie jest w ciemię bity. Wybrał sklep bez kamer i zapłacił gotówką. Nie zapyta pani, czy pamiętam, kto nabył te pudełka? Zalany dobiegł ją głos, staruszka. Otrząsnęła się z rozmyślań i odwróciła w jego stronę. Taki właśnie miałam zamiar. Spłynęła na samą myśl, że zapomniała o najważniejszej rzeczy. Kto to był? Młody mężczyzna. Jak na mój gust, dobrze ubrany. Gdy otworzył portfel, dostrzegłem całkiem gruby plik banknotów. Eryk. To na pewno był Eryk. Michalinie aż zakręciło się w głowie. Przygotował całą tę szopkę z porwaniem Pauliny i odgrywa swoją rolę z rozpoczonego kochanka. Co za dno. A twarz? Pamięta pan jego twarz? Miał przyciemnione okulary, ale widać było oczy. Mało mówił. Był jakiś dziwny, niemrawy. Szybko wybrał pudełka, zapłacił i wyszedł. Widziałem przez szybę, jak wypadły mu z rąk, gdy schodził po schodach. Zgiął się niezgarnie i podniósł osobno wieczka i spody. Zdziwiłem się, że taka młoda osoba, a nie do rajda. Sklepikarz uśmiechnął się dobrodusznie. Ach, byłbym zapomniał. Tak? Ten mężczyzna dziwnie pachniał. Drogą wodą po goleniu? To ma pan na myśli? Nie, wręcz przeciwnie. Wykrzywił twarz na wspomnienie tamtej chwili. Nie potrafię określić tego zapachu, choć kiedyś go już czułem. Niestety nie pamiętam gdzie. Nie miał nic wspólnego z perfumami, jakie mężczyźni kupują w drogeriach. To nie był zapach człowieka. Bardzo mi pan pomógł. Michalina podeszła do drzwi i złapała za klamkę. A co do tych komputerów, to ma pan rację. Bez nich też można się doskonale obejść. Irena Kornatowska od dobrych kilku godzin siedziała w pokoju jadalnym przy zapalonej lampie. Szaruga za oknem i myśli krążące wokół Pauli i Laury wprowadzały ją w stan otępienia. Oparła łokcie o ażurową serwetę i po raz kolejny tego dnia rozłożyła pasjansa. Karty nie układały się po jej myśli. Zebrała je ponownie i ułożyła w równych rzędach z nadzieją na choćby jedno udane rozdanie. W domu panowała cisza.
Od dnia zniknięcia Pauli Eryk zaszywał się w swoim pokoju na piętrze, unikając kontaktów z rodziną. Jedynie Karol zaglądał do niego co kilka godzin i wynosił puste butelki po alkoholu. Była mu wdzięczna. Z nich wszystkich to on wykazywał najwięcej empatii, zarówno dla niej, jak i dla Eryka. Wiedziała, że synowie nie przypadają za sobą, tym bardziej postawa Karola wzbudzała w niej zachwyt. Anioł, nie dziecko. Kucharka Berta weszła do pokoju i postawiła przed kornetowską filiżankę z herbatą. Podsunęła bliżej wypolerowaną srebrną cukiernicę. Usiądź przy mnie. Kornetowska proszącym wzrokiem wskazała stojące po drugiej stronie stołu krzesło. Berta posłusznie przycupnęła i położyła ręce na blacie. To wszystko nie tak miało być. Powiedziała Irena, nie odrywając rąk od kart. Zebrała kilka z nich i odłożyła na asach. Walet Kier przykrył damę Karo. Czuję, że straciłam syna. On mi tego nigdy nie wybaczy. Berta pogładziła obrus, po czym poprawiła krzywo leżącą kartę. To nie pani wina. Nie można tak się zadręczać. Widziała, jak twarz jej chlebodawczyni drgnęła. Eryk w końcu zrozumie, że chciała pani dla niego jak najlepiej. Teraz wydaje mu się, że życie się dla niego skończyło. Ale obie wiemy, że to nieprawda. Kornatowska zamieszała łyżeczką w filiżance i odłożyła ją na brzeg spotka. Obawiam się, Berto, że Eryk nie wie, w co się wplątał. Cokolwiek mu powiem na ten temat, każe mi milczeć. Nienawidzi mnie i obwinia o zniknięcie Pauli. Napotkała nierozumiejący wzrok Berty. Przecież przyjęła ją pani do rodziny jak własną córkę. Co więcej można dla człowieka zrobić? Dwójka z trójką powędrowały na brzeg stołu. To prawda, postanowiłam zaprzyjaźnić się z Pauliną tak, jak życzył sobie tego Eryk. Dla niego to jednak wciąż za mało. Kornatowska dyskretnie otarła błąkającą się łzę. On cały czas czeka na ślub. Dla niego tylko to się liczy. Świata poza tą dziewczyną nie widzi. Berta podparła się rękami pod brodę. To zrozumiałe, że szaleje z rozpaczy. Nie zrozumiałaś mnie, moja Berto. Irena pociągnęła nosem. Ale to nieważne. Nie chcę cię już zatrzymywać. Przygotuj kolację jak zwykle na 7. Czy dziś przyniesiono świeże przepiórki? Jak zwykle. 4. Zbliża się koniec miesiąca. Trzeba będzie zapłacić. Oczywiście. Kornatowska przytaknęła, napinając szyję, na której pojawiły się dwie cienkie pionowe kreski. Powiem mężowi, jak tylko wróci. Pan Zygmunt dzwonił, że może się spóźnić. Pracuje do późna. Kolejny raz w tym tygodniu. Pociągnęła spokojnie kilka łyków herbaty. Nie będziemy na niego czekać. Podaj kolację Erykowi Karolowi. Ja nie będę dziś jadła. Berta dygnęła i wycofała się w stronę kuchni. Kornatowska przytasowała karty i po raz kolejny rozłożyła je na stole. Dowiedziałaś się czegoś? Julia rzuciła na biurko kluczyki od samochodu i opadła na krzesło. Michalina wymieniła pod oknem namąknięte od wilgoci gazety na nowe. Owszem, mam dla ciebie newsa. Rzuciła mokre pisma do kosza. Otóż sprzedawca zeznał, celowo użyła tego słowa, w końcu było to jej pierwsze w życiu przesłuchanie, że sprzedał jednocześnie dwa pudełka tej samej osobie. Mówi ci to coś? Krawiec potarła dłońmi zmęczoną twarz i wcisnęła włącznik lampki. Światło leniwie wypełniło pokój. Nie dziwi cię to? W oczach Michaliny malowało się rozczarowanie. Powtórzę, sprzedano dwa identyczne pudełka. Dlaczego nic nie mówisz? Powieki Julii same się zamykały. Patrzyła na podrygującą Michalinę, próbując zmobilizować siły na dalszą część wieczoru. Ruchem ręki dała jej znak, że błaga o kawę. Rozmawiałam z sublokatorką Laury. Powiedziała, obserwując, jak Bodnar wlewa ostatnie krople kawy do kubka. Nie zgadniesz, co Laura dostała w prezencie na kilka dni przed swoim zaginięciem. Michalina podeszła bliżej biurka i wsunęła kubek w wyciągniętą rękę Julii. Przekrzywiła głowę na bok i zastygła w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Korpus nieżywego ptaka spakowany był w takie samo pudełko, jakie dostała Laura. Dlatego nie zdziwiło mnie twoje odkrycie. Tego właśnie oczekiwałam. Widząc na twarzy Michaliny podniecenie wymieszane z rozczarowaniem, szybko dodała. Niemniej sprawiłaś się na medal. To nam daje jeden argument więcej na to, że na celowniku były obie dziewczyny. Sprzedawca potwierdził, że oba pudełka nabył młody mężczyzna, wyglądający na dobrze sytuowanego. Dorzuciła Michalina. Zdaje się, że mamy podejrzanego. Mów dalej. To chyba oczywiste. Mam na myśli Eryka. Odparowała Bodnar. Eryk miałby wysłać zdechłe ptaki jako ostrzeżenie, a potem je obie uprowadzić? Julia zanurzyła nos w kawowej parze. A cel? Jaki miałby w tym cel? Michalina rozłożyła ręce. Tego się właśnie musimy dowiedzieć. Nie zastanowiło cię zachowanie Kornatowskiej, kiedy przyszła do nas z prośbą o publikację zdjęcia Pauli? Nie wyglądała na strapioną teściową. Odniosłam wrażenie, że bardziej przybiło ją zniknięcie Laury. Wydawało ci się. Michalina spojrzała na zegarek. 7. Umieram z głodu. Nic nie jadłam od śniadania. Może zamówimy pizzę? Połówka peperoni dla ciebie, drugie pół wegetariańskiej? Machnięcie ręki Julii uznała za zgodę.
Zawczasu wyjęła z portfela 2 dwudziestki i położyła na stole, żeby mieć je pod ręką. Krawiec odchyliła się na fotelu i przymknęła oczy. Biegając z miejsca na miejsce, całkiem zapomniała o czymś tak przyziemnym jak obiad. Ocknęła się, gdy w pokoju obok trzasnęło zamykane okno. Nie zauważyła, kiedy odpłynęła na blisko pół godziny. To mi nie daje spokoju, powiedziała, nie otwierając oczu. Co łączy dwie dziewczyny pochodzące z dwóch różnych światów, które giną dzień po dniu, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów? Nie wliczam w to wizji mojej matki. Coraz bardziej wątpię, że widziała Paulę po jej zniknięciu. Odezwałaby się do tej pory. Na pewno widziała ogłoszenia w gazetach i telewizji. Pewnie tak, gdyby tylko mogła. Przytaknęła zgodnie Michalina. Nasi chłopcy nadal nic nie znaleźli. Zazwyczaj w filmach kryminalnych przynoszą strzępy materiałów pozostawionych na leśnych krzakach czy choćby płotach. W filmach nie daliby rady pociągnąć fabuły bez tego typu atrakcji. Widz musi mieć pożywkę dla oczu. Julia przytuliła policzek do sztucznej skóry fotela. Nie mamy punktu zaczepienia oprócz tego, że obie dziewczyny znajdowały się w jednym pomieszczeniu podczas zaręczyn, a potem na łóżku jednej z nich ułożono ten dziwaczny patchwork z pokrzyw. No i obie dostały te potworne przesyłki, dorzuciła Bodnar. Z głodu zaczęła wyjadać resztki pokruszonych krakersów z paczki. Co chwila zerkała na zegarek, kontrolując czas nadejścia dostawcy z pizzą. Nie musisz warować, jak wygłodniały pies zadzwonił do ciebie z recepcji. Skoncentruj się na tym, co ważne. Ktoś grozi Laurze. Komuś zależy na tym, aby stała się jej krzywda. Na biurku zadzwonił telefon. Jest pizza. Michalina rzuciła się do słuchawki. Proszę z pizzą na pierwsze piętro. A, to przepraszam, już daję. Do ciebie. Krawiec, słucham. Julia oderwała plecy od fotelu i podsunęła się bliżej biurka. Tak. Gdzie ją znaleźliście? Ósemka? Zaraz tam będę. Rzuciła słuchawką o widełki i złapała w biegu płaszcz. Nie zjesz tak prędko tej swojej pizzy. Zbieraj się, znaleźli Paulinę. Wycieraczki nie nadążały odgarniać wody z przedniej szyby. Przecieranie zaparowanego okna pozostawiło Michalinie, która z miną cierpiętnicy machała ścierką tuż przed jej nosem. Wyciągnęła szyję nad kierownicę, pilnując, aby nie przeoczyć skrętu we właściwą drogę, a przy okazji nie zaryć kłami w którąś z asfaltowych dziur. Po styczniowych mrozach były ich dziesiątki, a jeśli nie setki. Naprawę dróg za gminne pieniądze zapowiedziano dopiero na następny rok. Teraz jezdnia stanowiła śmiercionośną pułapkę dla felk, toczącego się i wpadającego w wyrwy czerwonego auta. Zakleła pod nosem i zwolniła jeszcze bardziej. Szybkościomierz wskazywał zawstydzającą prędkość niespełna 20 km/h. Zza zakrętu zauważyła migające na żółto światła. To na pewno tu, chłopcy od zasępu już są na miejscu. Wjechała na podmokłą trawę i nie wyłączając świata i zaciągnęła ręczny. Michalina ociągnęła się z wyjściem z suchego samochodu. Wyskakuj. Niecierpliwy głos Julii poderwał ją w końcu z siedzenia. Aleks Stawczyk ustawiał właśnie Nikona i zasłaniał go foliową osłoną, aby nie uszkodzić sprzętu. Julia ruszyła w kierunku gromadki osób pochylających się nad mokrym asfaltem. Żyje? Zawisła nad leżącym ciałem. Padał ją lekarz? Dotarliśmy tu dosłownie przed chwilą. Zasępa spłynął pod buty. Tak, lekarz potwierdził, że wyczuwa oddech. Nakryliśmy ją kocem izotermicznym, żeby utrzymać ciepło te ciała. Nie pozwolono nam jej ruszać. Sanitariusze zaraz zabiorą ją do karetki. Chcę tylko zobaczyć jej twarz. Potrzymaj nade mną parasol. Julia ukucnęła nad przykrytym kocem ciałem dziewczyny. Najdelikatniej jak tylko mogła odsłoniła skrawek folii. Jej oczom kazała się sina, ogolona na łyso głowa, z otwartymi, nieruchomymi oczami, które patrzyły w ścianę leśnych drzew. Powieki nawet nie drgnęły, mimo jaskrawego światła reflektorów, które wdarło się pod ściągniętą z twarzy folię. Widok na wpół żywej Pauli przywołał w Julii wspomnienie sprawy, przy której asystowała jako stażystka w prywatnym biurze detektywistycznym w Warszawie. Była wtedy w wieku Michaliny, gdy wyciągnięto ją w środku nocy na miejsce podobne do tego. Na jednej z bocznych dróg znaleziono zawiniętą w koc młodą kobietę uduszoną za pomocą gumowej rury ogrodowej, jaką podłącza się do zrasza czy trawników. Miała związane z tyłu ręce, rura leżała obok niej jak niemy świadek zbrodni. Nie było żadnych odcisków palców. Dochodzenie trwało ponad rok. Mordercą okazał się ojciec dwójki dzieci kobiety, który opuścił rodzinę na kilka lat, aby wrócić w wielkim stylu i porządkować stare sprawy rodzinne. Kobieta z lasu patrzyła takimi samymi pustymi oczami, jakimi patrzyła teraz Paulina. Jeden z sanitariuszy chwycił Julię za ramię i odciągnął gwałtownym ruchem od leżącej na asfalcie dziewczyny. Musimy ją natychmiast zabrać do szpitala. Proszę zrobić miejsce. Proszę się odsunąć. Wysoki, chudy chłopak potrącił Julię metalową nogą noszy. Posłusznie skoczyła na bok, pozwalając zabrać podtrzymywane przez mężczyzn bezwładne ciało Pauliny do karetki. Dopiero teraz zauważyła, że ze skroni dziewczyny wycieka cienka stróżka krwi, która pobrudziła asfalt. Kiwnęła głową na wystraszoną tym widokiem Michalinę.
Pojedziesz z nimi. Informuj mnie o wszystkim, co się tam będzie działo. Przytrzymała ją za łokieć i nie spuszczaj z niej oka. Żadnych pogaduszek z obsługą, żadnych spacerów do łazienki. Jak będziesz musiała, ścigaj się w majtki, ale masz nie ruszać się z miejsca, zrozumiałaś? Michalina posłusznie przytaknęła i dorzuciwszy się napięcie, pobiegła w stronę ambulansu. Po raz pierwszy, odkąd zadomowiła się na komisariacie, widziała Julię w akcji, maksymalnie skoncentrowaną na tym, na czym zna się najlepiej i na tym, co tak naprawdę najbardziej w życiu kocha. Przez małe okienko w tylnej szybie karetki zobaczyła, jak Julia chowa swe kasztanowe włosy za kołnierz płaszcza i ponownie pochyla się nad miejscem, w którym leżała Paula, jak naciąga na dłonie rękawiczki i wydaje polecenia grupce wpatrzonych w nią mężczyzn. Czy to pan znalazł poszkodowaną i złożył doniesienie na policji? Julia delikatnie zebrała resztki krwi z asfaltu i schowała w bezpiecznej torebce. Podeszła do mężczyzny siedzącego w żółtej Hondzie. Wystawały z niej na zewnątrz przesiąknięte deszczem nogawki spodni. Mężczyzna wydobył resztę swojego wielkiego ciała z wozu i wsuwając się pod jej parasol, roztarł zziębnięte dłonie, skwapliwie pokiwał głową. Wracałem z nadmorza, z wystawy psów rasowych, jestem międzynarodowym jurorem. Moje nazwisko znane jest wśród miłośników zwierząt. Pani pozwoli, Zbigniew Olszak. Ukłonił się grzecznie i uśmiechając się niepewnie wygrzebał z kieszeni marynarki przemoczoną wizytówkę. Nie zobaczył zachwytu w oczach Julii, więc wrócił do tematu. Na poboczu zauważyłem jakiś pakunek. Przez szybę mało co widziałem, ale w miarę zbliżenia się do tego miejsca pakunek zaczął nabierać dziwnego kształtu. Dziwnego? Co ma pan na myśli? Mężczyzna otarł zroszone czoło. Z początkiem wziąłem to coś za worki na śmieci, jakie ludzie wyrzucają do lasu, żeby nie płacić za wywóz nieczystości. Wie pani, jak to u nas jest. Chamstwo i kołtuneria. Wyminąłem zatem przeszkodę, bojąc się najechać na nią kołami i porozrywać, ale po kilkudziesięciu przejechanych metrach coś mnie tknęło, zwłaszcza, że to coś poruszyło się nieznacznie. Tak mi się przynajmniej wydawało. Starałem się sobie wytłumaczyć, że może dzieje się tak pod wpływem wiatru, ale im dalej jechałem, tym bardziej gryzło mnie sumienie. Musiałem zawrócić. Co było potem? Zostawiłem auto na światłach awaryjnych i podszedłem do tego miejsca. Nie zauważył pan nikogo kręcącego się po ulicy? Żadnego samochodu ruszającego z piskiem opon? Olszak pokręcił głową. Dziewczyna leżała skulona na skraju jezdni. Nie ruszała się, byłem pewien, że nie żyje. Pomyślałem, że albo ktoś potrącił ją, kiedy przebiegła przez ulicę, albo wyrzucił z samochodu, żeby pozbyć się kłopotu. Postawiłem tylko trójkąt, aby nikt nie rozjechał ciała i zaraz potem zadzwoniłem na komisariat. Julia spisała dane z dokumentu Olszaka i pozwoliła mu odjechać. Chłopcy od zasępy przeczesywali najbliższe krzaki, rozgarniając ociekające deszczem gałęzie. — Macie coś? — krzyknęła w stronę nurkujących w zagajniku. — Tylko połamane krzaki to trasa spacerowa leśnych zwierząt. Od dawna ekolodzy ubiegają się o założenie siatek zabezpieczających, żeby sarny nie przebiegały przez jezdnie. — Do cholery taka robota. Nic stąd nie zbierzemy, wszystko rozmyte przez deszcz. Jeśli nawet koło dziewczyny były jakieś odciski butów, to dawno spłynęły razem z wodą. Julia oddała parasol zasępie i skierowała się w stronę Fiata. — Zostańcie tu i pokręćcie się jeszcze po lesie. Ja jadę do szpitala. Może uda mi się przesłuchać dziewczynę. Michalina wciągnęła brzuch, żeby zrobić miejsce na przeciskające się obok niej nosze. Długie korytarze szpitala nie dość, że tonęły w pomroku niczym z kiepskiego horroru, to na dodatek były tak wąskie, że jazda z unieruchomionym pacjentem podłączonym do kroplówki była wyczynem ekwilibrystycznym. Dwaj lekarze pchający nosze pochylali się nad nieprzytomną Pauliną i zaglądali co chwila pod jej powieki. Oczy były na wpół otwarte, ale nie reagowały na nic, co działo się na korytarzu. Cała czwórka wcisnęła się do windy, która skrobotanie metalowych lin pociągnęła kabinę na drugie piętro. Salowa, roznosząca czyste ręczniki, odłożyła cały stos na stojące w korytarzu krzesło i usłużnie otworzyła drzwi niewielkiej izolatki. Nosze zatrzęsły się, przejeżdżając przez metalowy próg pokoju. Michalina odruchowo położyła rękę na czole Pauli, aby zamortyzować wstrząs. Poczuła pod palcami zimno i wilgoć. Liczyła na choćby delikatny ruch oczu przywiązanej pasami do noszy dziewczyny, jednak pozostawały nieruchome jak u martwej ryby. Przesunęła dłonią po ściętych niemal do gołej skóry włosach. Proszę poczekać na zewnątrz. Barczysty lekarz, przypominający Halka Hogana, nacisnął guzik pilota i łóżko obniżyło się do pozycji poziomej. Musimy przeprowadzić serię badań. Pacjentka musi mieć zapewniony spokój. Nie ma mowy. Mam rozkaz nie spuszczać z niej oka. Michalina podniosła głos, jednak po chwili dokończyła szeptem. To jest sprawa kryminalna i dopóki nie zostanę odwołana z akcji, nie wyrzucicie mnie stąd, chyba że użyjecie siły. Podeszła do ściany i przysiadła na stołku. O to właśnie chodziło. Cały pokój w zasięgu wzroku. W kieszeni zabręczał telefon. Pod karcącym wzrokiem lekarza atlety wyłączyła posłusznie dźwięk. W ciągu kilku minut zaroiło się od specjalistów, pielęgniarek i do wywiezionego na prędce sprzętu. Pierwsza faza badań zakończyła się po 40 minutach. Z rzucanych na szybko komentarzy, jakimi wymieniali się lekarze, Michalina wywnioskowała, że stan jest stabilny i funkcje życiowe są w normie.
pokój opustoszał. Przy Pauli została jedynie młodziutka pielęgniarka. Niezdarnym ruchem poprawiła poduszki, po czym sprawdziła przepustowość kroplówki. Postukała paznokciami w gumowy zbiorniczy. Paula patrzyła błędnym wzrokiem na przesuwające się wzdłuż rurek krople. Drzwi ponownie się otworzyły i do pokoju weszło dwóch lekarzy. Jeden był już w Michalinie znany. Drugi wyglądał na chłopaka, który wczoraj skończył studia i z pachnącym farbą dyplomem przybiegł entuzjastycznie do pracy w szpitalu. Młody doktor zauważył siedzącą pod ścianą Bodnar i spojrzał pytająco na starszego kolegę. Nie mogę zdiagnozować pacjentki przy obcej osobie. Uniesione brwi i tembr głosu nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Nie podejmę się tego. Nigdzie się nie wybieram. Myślałam, że to już zostało ustalone. Michalina podniosła się z krzesła i sprężystym krokiem podeszła do mężczyzn. Aby zrobić większe wrażenie, stanęła w lekkim rozkroku, dając do zrozumienia, że jest nie do ruszenia. Kiwając się na stopach, w przód i w tył, delektowała się ich zaskoczonymi minami. Przypominała sobie jeszcze o jednym. Z kieszeni spodni wyjęła legitymację i machnęła nią przed białymi kitlami. Młodsza aspirant Michalina Bodnar, jestem tu służbowo, nie możecie mnie usunąć. Obawiam się, że będziemy musieli. Młodszy z lekarzy zaczął tracić cierpliwość. Zasada poufności badań nie pozwala mi na przystąpienie do pracy, zanim nie zostanę sam na sam z pacjentką. Tak się składa, że pańskie zdanie tu się nie liczy, doktorku. Michalina brnęła dalej, nie spuszczając tonu. Ani ja stąd nie wyjdę, ani pan nie będzie mi wydawał rozkazów. Co to za krzyki? Cała trójka obróciła się w stronę drzwi. Julia przedstawiła się i uścisnęła dłonie lekarzy. Michalina, może wyjaśnisz, o co chodzi, słuchać was na korytarzu? Może ja wyjaśnię. Zaczął starszy z lekarzy. Doktor Grodner od dobrych kilku minut próbuje przekonać tę młodą osobę do opuszczenia sali. Przeprowadziliśmy już większość badań, czekamy teraz na wyniki z laboratorium. Pozostaje jednak jeszcze jedno, bardzo ważne. Badanie ginekologiczne jest niezbędne w tego typu przypadkach. Nie możemy go przeprowadzić w obecności osób trzecich. Sama pani rozumie. Julia zmierzyła Michalinę przeszywającym wzrokiem. Złapała ją za rękaw i wyprowadziła na korytarz. Odjęło ci rozum? Julia rozejrzała się, czy nikt ich nie obserwuje, po czym zbliżyła twarz tak blisko, że Michalina poczuła żółtą przed godziną miętówkę. Chciałaś trzymać tej dziewczynie nogi w górze? W ciszy usiadły na stołkach stojących po przeciwnych stronach korytarza. Znalazłaś coś na asfaltówce? Zaczęła niepewnie Michalina. Julia pokręciła głową, przymknęła powieki, żeby oczy odpoczęły choć kilka chwil. Na drodze nie było żadnej wskazówki, która mogłaby dać nam punkt zaczepienia. Żadnego śladu palonych opon, żadnego śladu bieżnika. Kompletnie nic. Chłopcy z ekipy Zasępy przeszesują krzaki w promieniu kilkuset najbliższych metrów. Nie zadzwonili ani razu, odkąd ich tam zostawiłam. Trochę to dziwne. Uczyli nas, że nie ma zbrodni doskonałej. Dobrze was uczyli. Nie ma. Przestępca zawsze coś zostawia na miejscu zbrodni, ale też zawsze z niego coś zabiera. Wpisz tę złotą myśl do swojego pamiętnika i wykuj na blachę. Posłuży ci za każdym razem, ilekroć będziesz prowadziła dochodzenie. Myślisz, że dostanę swoją sprawę? Policzki Michaliny oblały się rumieńcem. Długo jeszcze nie dostaniesz. Julia szybko rozwijała jej marzenia. I możesz mi wierzyć lub nie, ale im dłużej będziesz stała obok i nie czuła na sobie obowiązku dorwania jakiegoś sukinsyna, tym lepiej dla ciebie. Nie zależy mi na tym, żeby się oszczędzać. W tym zawodzie nikt cię nie będzie oszczędzał. Tego możesz być pewna, jak śmierci i podatków. Prawdziwą gorycz poczujesz, gdy policyjna machina przeżuje cię i wypluje jak gumę do rzucia, kiedy stracisz swój świeży smak. Na koniec dadzą ci pamiątkowy zegarek z dedykacją i emeryturę, za którą kupisz worek żwirku dla kota. Ale na puszki już ci nie będzie stać. To po co ty to robisz? Jaki jest sens? Taki, że chcę złapać za dupę drania, który tak załatwił tę dziewczynę. Julia podniosła się z miejsca i zapukała do drzwi sali, w której leżała Paula. Tylko taki. Eryk otworzył powoli oczy. Kwarcowe wskazówki zegara pokazywały 11:00. Wyciągnął rękę, próbując znaleźć włącznik lampy. Buśnięcie stuwatowej żarówki po oczach było jak uderzenie kijem bejsbolowym. Zawartość żołądka podeszła mu do gardła. W ostatnim momencie wychylił głowę i zwymiotował na leżący przy łóżku chodnik. Patrzył na wylewające się z ust wymiociny, nie mogąc powstrzymać targających nim skurczów. Wyrzucił z żołądka resztki jedzenia, po czym sięgnął po podkoszulek. Otarł nim usta i rzucił obok cuchnącej kałuży. Podszedł do okna i otworzył je na oścież. Mimo dopływu powietrza smród świeżych grzegowin unosił się w każdym kącie pokoju. Zwinął chodnik i zapakował go do worka po zaręczynowym garniturze. Wystawił tobołek za drzwi. Spojrzał w stronę pokoju brata. O tej godzinie zazwyczaj przez szyby w drzwiach widać było jasne błyski rzucane przez włączony telewizor. Karol lubił sypieć z pilotem w ręku. Teraz w jego pokoju było zupełnie ciemno. Otworzył drzwi, chcąc sprawdzić, czy brat mimo zgaszonego światła jest u siebie. Cały wieczór miał grać z chłopakami z klubu w koszykówkę. Jedyny sport, jakim był zainteresowany. Może jednak wrócił wcześniej i jest u siebie? Co prawda nie słyszał, aby wracał z treningu, ale po takiej dawce wódki nie usłyszałby nawet eksplodujące nad głową bomby.
Już miał zrezygnować, kiedy przypomniał sobie o podręcznym barku z miniaturowymi buteleczkami kolorowych alkoholi, który Karol od czasu do czasu uzupełniał bardziej jako niegroźne hobby niż w ramach regularnej konsumpcji. Zapalił górne światło i wsunął się do pokoju. Zazwyczaj nie zaglądał do cudzych szafek, jednak perspektywa spędzenia nocy o suchym pysku nie była mu w smak. Przykręcił kluczyk w barku. Tak jak się tego spodziewał, buteleczki stały w równym rzędzie i odbijały się w lustrze wybudowanym w tylną ściankę szafki. Chwiejąc się na nogach, wyciągnął rękę po łódkę. Pierwsze trzy butelki wylądowały za gumą od bokserek. Kolejne dwie chwycił w rękę. Ostatni rzut oka na niemal ogołoconą szafkę potwierdził, że dokonał dobrego wyboru. Jego wzrok padł na małą, białą kartkę, która leżała odwrócona spodem. Częściowo przykrywały ją rzucone niedbale w kącie barku pudełka z prezerwatywami. Łapiąc równowagę, oparł się o regał i wyciągnął rękę. Pewnie zdjęcie jakiejś nowej cizi Karola. W przypływie dobrego nastroju pomyślał o przysłudze w postaci zakupu przyzwoitej ramki. Może nawet zrobi większy zapas, w końcu kolekcja dziewczyn zawsze może się rozrosnąć. Erik oderwał ramię od regału i stanął na środku pokoju przy lampie, aby lepiej przyjrzeć się twarzy ze zdjęcia. Czarne plamy nadal wirowały mu przed oczami. Podarł je kciukiem i na nowo skoncentrował się na fotografii. Trzymane w ręce dwie butelki alkoholu wypadły mu na miękki dywan. Ze zdjęcia patrzyła na niego uśmiechnięta twarz Pauliny. Julia weszła do sali pierwsza. Tuż za nią wepchnęła się Michalina. Lekarze nadal stali przy łóżku Pauli i wymieniali szeptem uwagi o wyniku badań. Dziewczyna leżała na wznak, patrząc się w okrąg, jaki rzucało światło kinkietu przytwierdzonego do przeciwległej ściany. Na widok wchodzących kobiet lekarze umilkli. Gestem głowy dali znak, żeby wyjść. Nie chcieliśmy rozmawiać przy niej. Powiedział młodszy, zamykając za sobą drzwi. Dziewczyna jest nadal w szoku, ale przypuszczalnie wszystko słyszy i rejestruje. Została zgwałcona? Julia wpatrywała się uporczywie w usta ginekologa. Muszę to wiedzieć. Lekarz pokręcił głową. Nic na to nie wskazuje. Stan pochwy jest nienaruszony. Nie ma śladów spermy, ani żadnych zasinień, czy choćby otarć w okolicach intymnych. Julia sapnęła z wyraźną ulgą. Czyli mam rozumieć, że pod tym względem wszystko z nią w porządku? Lekarze wymienili ze sobą spojrzenia. O co chodzi? Chcę zajrzeć do opisu badania. Wyciągnęła rękę po kartki, trzymane przez jednego z nich pod pachą. Tak jak wspomniałem, nie ma śladów gwałtu, ale znaleźliśmy na jej ciele coś, co może panią zainteresować. Młody ginekolog wyciągnął jedną z kartek i nakreślił na niej coś długopisem. Co to jest? Julia wspięła się na palce, próbując zajrzeć mu przez ramię. Pominę fakt, że na rękach i nogach widoczne są ślady zadrapań, najprawdopodobniej spowodowanych przedzieraniem się przez las, o czym przeczyta pani w ogólnym raporcie. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z badaniem ginekologicznym. Zszokowało mnie natomiast to, co zobaczyłem na jej pośladku. Podał Julii skończony rysunek. Na podstawie stanu skóry mogę stwierdzić, że okaleczono ją najdalej 2 dni temu. Julia wpatrywała się w poruszające się usta lekarza. W końcu przyniosła wzrok na kartkę. Okolice rany nadal są bardzo zaognione. Wygląda na to, że ktoś oprzedł się z nią w okrutny sposób. Musimy podać jej antybiotyk, aby nie doszło do infekcji w głębszych warstwach skóry. Lekarze pożegnali się i odeszli. Michalina stała wciśnięta w ścianę, przewracając przerażonymi oczami. Julia przysiadła na krześle i położyła kartkę na kolanach. Rysunek był niewielki, o średnicy kobiecego kciuka. Przedstawiał gwiazdę otoczoną okręgiem. Za 2 dni wyjeżdżasz. Emilia wychyliła głowę z kuchni i spojrzała znacząco na córkę. To, co mogłam, poprałam i poprasowałam. Dla siebie i dla Sylwii. Ty masz tylko pamiętać o lekarstwach dla dziecka. Nie może wyjechać bez inhalatora. Miej to na uwadze. Julia siedziała na kanapie, patrując się w czarny ekran telewizora. Czuła, jak coś ściska jej gardło tak mocno, że zaraz wypłyną z niej wszystkie soki. Przez głowę przelatywały wydarzenia z dzisiejszego dnia. Wciąż widziała leżącą na poboczu Paulę z wypalonym na ciele znamieniem, rozerwane zwłoki ptaków powciskane w tekturowe pudełka i wśród tego wszystkiego małą Sylwię oczekującą na beztroską zabawę nad morzem. Nie mogę jechać. Starała się wymówić te słowa najpierw szeptem, zanim zbierze się na odwagę i wypowie je na głos. Powtórz to jeszcze raz, bo boję się, że źle usłyszałam. Szum wody w zlewie ustał. Emilia stanęła w drzwiach pokoju, otrzepując z dłoni resztki kropel. No dalej, powiedz mi to prosto w oczy, a właściwie powiedz to swemu dziecku. Zaraz je obudzę i przyprowadzę, żebyś nie przegapiła ani jednej łzy, która popłynie z jej oczu. To nie jest śmieszne. Julia podkuliła pod siebie nogi. Poza tym szantaż emocjonalny na mnie nie działa, powinnaś już o tym wiedzieć. W takim razie może przemówi to od ciebie to. Emilia podeszła do szuflady i wyjęła z niej kopertę z urzędową pieczęcią. Co to jest?
Przyszło dziś pocztą powiadomienie o wpłynięciu wniosku o pozbawienie cię władzy rodzicielskiej. Miałam wstrzymać się z pokazaniem ci go do momentu powrotu z wakacji. Nie pozostawiłaś mi jednak wyboru. Julia czuła, jak jej ciało rozpada się na 1000 kawałków. Z zamarłym sercem wpatrywała się w równe rzędy liter. Nie wykazuje należytej troski o córkę. Małoletnia często pozbawiona jest opieki. Matka jest uzależniona od alkoholu. Litery rozmazywały się wraz ze spadającymi spod rzęsu łzami. Emilia odebrała pismo z rąk Julii i schowała z powrotem do szuflady. Przysiadła na kanapie obok dygoczącej córki. Spiszącego z toporem nad głową kata zmieniła się w siostrę miłosierdzia. Wszystko się jakoś ułoży. Pogłaskała ją po ramieniu. Nie odbiorą nam Sylwii. Ja na to nie pozwolę. To jego robota. Tak, wiem. Daniel zrobi wszystko, żeby zabrać ci dziecko. Dzień, w którym stanął na twojej drodze, był chyba najgorszym, jaki mógł spotkać całą naszą rodzinę. Pokaż jeszcze raz ten list. Głos Julii łamał się i zanikał, jakby nie należał do niej, tylko do słabnącego z sekundy na sekundę rannego zwierzęcia. Nie teraz. Połóż się i odpocznij. Już po północy. A z tym damy sobie jakoś radę. Wyciągnęła z szafy poduszkę i koc. Julia jak hipnotyzowana poddawała się ruchom matki układającej swoje 32-letnie dziecko do snu. Emilia pocałowała ją w rozgrzane czoło i powiedziawszy dobranoc, zamknęła za sobą drzwi. Gdy kroki matki ucichły, Julia zrzuciła z siebie koc, który wgryzał się w jej dłonie i stopy. Stanęła przed szafą i z górnej półki, spod sterty swetru wyjęła coś, na co zawsze w takich chwilach mogła liczyć. Butelka lichego koniaku była jednak pusta. Niezauważona podczas sprzątania musiała zaplątać się w wełniany rękaw i przeleżeć aż do tej pory. Odkręciła nakrętkę i wciągnęła w nozdrza znajomy zapach taniego alkoholu. Żeby choć jedna kropla. Ze złością rzuciła butelkę na stół i zwinęła się w kłębek na kanapie, wtuliwszy twarz w poduszkę.